Witam Was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj deser owocowy, bomba witaminowa, który zaraz zobaczycie w filmie, jak go robię. Chciałam Wam o nim troszeczkę opowiedzieć. Włożyłam już tu łyżkę, więc nie będę jej wyjmować, żeby nie psuć deseru. Ale tak, chcę Wam opowiedzieć o tym deserze, ponieważ jest bardzo energetyczny, bardzo witaminowy, ma dużo bogactwa i dużo witaminy C, dużo ma też białko, które potrzebujemy, jeśli chodzi o nasiona chia. Chciałam Wam właśnie powiedzieć, co te nasiona chia mają i może najpierw o górnej warstwie. Górna warstwa jest to banan, czyli dużo potasu mamy tutaj, i ananas. I co? Na wykładach dr Dąbrowskiej dowiedziałam się, że ananas ma właściwości, gdzie jeżeli go zjemy, to przyswaja się nam białko, które zjemy po nim. Więc zanim zjemy białko, hapnijmy sobie troszkę ananasa. No dobrze, no to mamy ananasa, który fajnie przyswaja białko. Tutaj mamy nasiona chia, czyli te białko. Mamy tutaj białko, mamy dużo tłuszczy, omega-3, mamy zdrowe, mamy tak, cynk, minerały, wszystkie takie witaminy z grupy B, B1, B6, bardzo potrzebne do organizmu, to wszystko jest nam. Są to super ziarenka, bardzo fajnie smakują. Połączone są w formie budyniu, czyli dołączyłam banana. Także tutaj, czyli te dwie pierwsze warstwy będą słodsze. Tutaj jeszcze nasiona wcześniej były namoczone w oleju, w mleku kokosowym. No i na sam koniec, czyli na początek, jak w filmie zobaczycie, dodałam truskawki. No i te truskawki, no to oczywiście dużo witaminy C. Są to truskawki mrożone z lata, więc nie są to truskawki kupione teraz w zimie. No już zima się w sumie kończy, wiosna idzie. Więc mamy takie truskaweczki, można powiedzieć, z ogródka jeszcze zdrowe. I zrobiłam taki mus, rozmroziłam truskawki, zrobiłam taki mus truskawkowy, do którego nic nie dodałam. Czyli tutaj mamy bardzo kwaśno truskaweczki i naturalna słodycz z truskawki, tutaj troszeczkę słodziej. Wszystko nam się fajnie przyswaja, najpierw ananas, potem białko i tutaj, żeby tą całą słodycz troszeczkę okwasić. Wszystko pyszne, naprawdę, jak to jemy, to po prostu jest to niebo w buzi i dla podniebienia. Mam nadzieję, że będziecie swoim gościom i sobie robić takie desery pyszne i łączyć z różnymi także owocami. Ja połączyłam do dekoracji jeszcze z pomarańczem i na wierzchu jest kiwi. Wszystko zobaczycie w filmie. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Cześć kochani, witam Was serdecznie w mojej kuchni znów. Czy spodziewacie się gości? Ja się spodziewam gości i robię super deser, więc polecam Wam ten deser. Będą dzisiaj królowały nasiona chia i owoce. I nic innego. Więc zapraszam do szybkiego, fajnego deseru. Oczywiście musimy go sobie zaplanować. Na początek należy na kilka godzin namoczyć nasiona chia. Więc ja wsypałam nasiona chia, takie szklaneczki, one mają około 250 na pewno, nie wiem czy nie 300 ml. I takie dwie szklaneczki, 2,5 wrzuciłam tutaj do dzbanka i zalałam pół litra mleka kokosowego. Wymieszałam. To pęcznieje, zostawiamy to na 4-5 godzin. Mam tutaj niezbędne przybory, czyli miseczkę. Wyjęłam nasiona chia i mamy o, takie nasionka chia. Tak wyglądają, ale zanim się nimi zajmiemy, wcześniej były namoczone oczywiście, tak jak Wam mówiłam, zanim się nimi zajmiemy, to zrobimy truskaweczki. Mamy truskawki, mamy kiwi do dekoracji, ananasa świeżego, do dekoracji mamy też pomarańcze i banany. Banany są do nadania słodkości, jeśli chodzi o chia, dlatego że chia są, można w ogóle nie dodawać i wtedy będą o smaku mleka kokosowego. Na początek blendujemy truskaweczki. Oh.
kufel sobie. Okej. Ja to okej ciągle. Dobrze. Ja teraz szybciutko przepłuczę. Przepłuczę, żeby było zaraz do następnego, bo wszystko, na co będziemy robić, to będzie polegało na musie. Bo to będzie taki pyszny mus z nasion chia i z owoców. Więc tak, już mamy czyściutki blender do następnej rzeczy. I teraz tak, tutaj od razu Wam pokażę. Mam tutaj, o proszę bardzo. I od razu na dno wkładam truskaweczki. Za dużo. Za dużo. O tak. O. Tak, i tutaj troszkę zabrakło, więc musimy przełożyć stąd. O tak. Mamy, okej. Jeżeli jest coś... Kochani, jeżeli ścianki ubrudzone, to delikatnie papierem przecieramy, żeby było ładnie. Truskawki, truskawek użyłam mrożonych. Dobrze, teraz bierzemy się za chia. To odstawiamy na sekundkę i bierzemy się za chia. Chia wyszło mi, jak sami widzicie, takie bardzo... O, myślę, że więcej mleka powinno być. I powiem Wam szczerze, że te, że dwie szklanki takie duże, jak ja dałam tego chia, to rzeczywiście było chyba dosyć sporo. Teraz damy do tego banana i to zmiksujemy. Damy do tego jeden, dwa. To jest jeden cały banan, kochani. Będzie to tak zwany troszeczkę budyń. Zdrowy budyń. Taka baza budyniowa. Można dzieciom. Tak, mamy już czysty. Dobrze, więc następna sprawa. Przekładamy do truskawek. I teraz tak, delikatnie przekładamy. O tak. Nasiona chia są bardzo energetyzujące, mają dużo białka, są po prostu bombą witaminową, nie wspominając już o owocach. I tu mamy troszeczkę słodkiego, a teraz potrzebujemy troszkę ananasa i troszkę banana i już niedużo, więc wkładamy dwie cząstki ananasa. I trzy i banana. Pół banana. Ilości możecie sobie dobierać jak chcecie, wedle Waszych gości. Nie wiem, ile u Was będzie gości. U mnie będzie tylko dwoje. Więc... Nakładamy na wierzch ananasa. Ananas jest bardzo kwaśny,
troszkę nam zabrakło, więc dorabiamy troszeczkę ananasa i ciutkę banana. Proszę bardzo. Tak. I mamy ananaska. Czy to widać? Mam nadzieję, że tak. Wygląda to po prostu jak lody. O. Możemy zrobić to w wysokich naczyniach albo w mniejszych. I teraz tak, dla dekoracji nakładamy kiwi, żeby ładnie wyglądało. Taki cieńszy kawałeczek. O, proszę bardzo, taki ładny. O. Takie kiwi. Na to nakładamy pomarańczkę. Proszę bardzo. I mamy piękne deserki. I teraz tak, czy to widać? Deser pyszny gotowy. Życzę Wam udanych gości. Oby posmakował i żebyście robili go częściej, więcej i łączyli przeróżne składniki, jeśli chodzi o nasiona chia, bo są bombą witaminową. Pozdrawiam serdecznie. Moi drodzy, chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że jeżeli potrzebujecie kupić nasiona chia, chcecie wiedzieć, gdzie ja kupuję, w opisie pod filmem będzie link do sklepu, do firmy Vivio, w której kupuję i tam będziecie mogli to znaleźć. Będziecie mieli, wejdziecie w link, przekierujecie sobie na sklep i możecie tam sobie zakupić wszystkie produkty. Jeśli chodzi o zdrowe żywienie, mają tam kaszę jaglaną, mają tam sól himalajską, wszystkie potrzebne niezbędniki, jakie tylko potrzebujecie na zdrowym żywieniu. Jeśli coś się zdarza, że czegoś nie ma, to naprawdę bardzo rzadko i są to konkurencyjne ceny. Mówię Wam o tym, ponieważ pytacie mnie o to i później muszę każdemu po kolei odpisywać, więc mówię ogólnie, daję link pod filmem, na blogu też daję link, żebyście wiedzieli, gdzie kupuję i już nie musicie pytać. Pozdrawiam serdecznie.